Dzień dobry, moi mili. W sumie już zdejmuję czapeczkę, bo weszłam do domu, ucieszę się może, bo wyszłam, słuchajcie, w mokrych włosach. I... No i te moje włosy tak wyschły i tak, o. Zawsze mam, słuchajcie, w torebkach taką malutką szczotkę, żeby w razie czego się uczesać. Więc przydała się akurat, nie muszę iść teraz po swoją normalną, dużą szczotkę. Słuchajcie, usiadłam sobie przy stole. Ale to miłe uczucie mieć stół. I zrobimy sobie taki haul z Rossmana, a w zasadzie takie przygotowania do paczki do Włoch. Ale zanim to pokażę wam dwie rzeczy, które zużyłam. To jest, słuchajcie, Nakomi odżywka do włosów. Ona miała włosy nawilżać i wzmacniać. Ja tego nawilżenia tu nie czuję. Nie mam wrażenia, żeby w ogóle była jakakolwiek różnica, gdy tego używam albo gdy tego nie używam. Dzisiaj używałam w ogóle czegoś innego już na włosy i... O, i dzisiaj na przykład czuję, że one są miękkie, no nie? W sensie takim... No mega są miłe w dotyku. A potem mam siano tak jak miałam. Więc szkoda, słuchajcie, nawet tych kilkunastu złotych. To jest taka polecajka w sumie bardziej od Andrzeja niż ode mnie, aczkolwiek no oczywiście uwielbiam perfumy mojego męża. To potem ja go wącham. Więc ja myślałam, słuchajcie, że ten zapach w ogóle, to jest zapach taki, wiecie, jakby podstawowy z tej serii Acqua di Gio od Armaniego. Tymczasem w ogóle okazuje się, słuchajcie, sorki, bo tak się zasłaniam. Tymczasem okazuje się, że nie, bo ja źle przeczytałam. Ja byłam przekonana, że tu jest napisane parfum, nie wiem jak się mówi po francusku. A to jest profumo. A to oznacza, że to była jakby jedna z odsłon tego zapachu, tej serii. Wcale nie ta podstawowa. I słuchajcie, przestali ją produkować. Także Andrzej ma teraz nowy zapach tego. Znalazłam to jeszcze na dwóch stronach, ale to były jakieś takie... No, name'owe strony. Nie mam zielonego pojęcia, czy jakbym zamówiła stamtąd te perfumy, to by doszły. Więc nie ryzykowałam. Znaleźliśmy dla Andrzeja inny zapach. Teraz Andrzejek będzie używał Yves Saint Laurent Myself. Zresztą na którymś z poprzednich vlogów powinniście widzieć, jak te perfumy otwieramy. To tyle, jeżeli chodzi o śmieci. Zużyliśmy też kolejną piankę z Ritualsa. W zasadzie Andrzej zużył, bo to była ta pianka w wersji sportowej. No ale nie będę wam tego pokazywać, bo co chwilę wam pokazuję jakieś pianki. Przejdźmy do zakupów z Rossmana. Słuchajcie, mam koleżankę. To jest w ogóle ciekawa historia, bo my z Gosią chodziliśmy razem do klasy, potem kontakt nam się rozjechał, potem znowu miałyśmy okazję się widywać i potem znowu nastąpiła cisza, a teraz w ogóle jest ekstra. No i słuchajcie, Gosia się wyprowadziła jakiś czas temu do Włoch, tak na stałe, dlatego że jej, no już niedługo mąż, ale póki co jeszcze narzeczony, jest Włochem. Tak? Narzeczony? Gosia, jesteście narzeczeństwem. Dobra, nieważne. Partner Gosi, taki życiowy, z którym planuje się pobrać, jest Włochem. W zasadzie Salvuccio, tak na niego mówi Gosia. Ale nie wiem, czy dobrze to powiedziałam teraz, także jak źle Gosiu, to przepraszam. W zasadzie jest, tak jakby precyzując, jest z Sycylii. Także no mega fajnie. No ale Gosia się wyprowadziła, no i Gosia nie ma dostępu do kosmetyków tych polskich, które zna i lubi. Więc padła taka propozycja, słuchajcie, żebyśmy się wymieniły paczkami. Ja Gosi wyślę kosmetyki, bo tego jej tam brakuje, a Gosia mi wyśle ciastka. Taki jest plan, słuchajcie, żeby przysłała mi jakieś takie, bo wiecie, my byliśmy we Włoszech, patrzyliśmy na te różne ciasteczka, zresztą byliśmy już kilka razy, ale patrzyliśmy na te różne ciasteczka. Ja nie wiem, co Włosi lubią, jeszcze czego nie lubią, więc stwierdziłam, że poproszę gościa, żeby wykorzystała swojego właśnie partnera, żeby zabrała go do sklepu i żeby on jej pokazał takie typowo włoskie słodycze, którymi zajadają się Włosi i żeby przysłali mi takie rzeczy. Tak, żeby mi się łatwiej chudło.
No, dobra. I słuchajcie, przechodzimy do zakupów. Powyciągam sobie to. O, pierwsza rzecz, w ogóle będzie sporo rzeczy z Anwen. Pierwsza rzecz to jest odżywka do włosów suchych, szorstkich i matowych. To jest nawilżający bez. I słuchajcie, Gosia chciała tego aż 3 sztuki. Nie dla siebie, tylko dla swojego partnera. Ale zaintrygowało mnie to. A wiecie, że ja lubię rzeczy nawilżające. Dlatego wzięłam 3 sztuki dla Gosi, tak jak prosiła. I jedną sztukę dla siebie. I w ogóle muszę wam powiedzieć, że w tym tygodniu, kiedy ja to jakby nagrywam, w Rosku były mega dobre promki na te rzeczy. Więc jak na tyle rzeczy, to nie zapłaciłam tak masakrycznie dużo. No, czwarta odstawiam na bok, bo będzie dla mnie. Gosia jeszcze chciała taką odżywkę. To wygląda podobnie, ale słuchajcie, to nie jest to samo. To jest emolientowy irys, dobrze pamiętam? Tak, emolientowy irys i to jest, słuchajcie, do włosów, które się puszą, elektryzują i są zbyt lekkie. W ogóle bardzo ładne te grafiki na tych opakowankach. Wzięłam jeszcze... proteinową magnolię do włosów łamliwych, smętnych i bez życia, ale to chyba wzięłam z myślą o sobie. I tutaj jest jeszcze emolientowa róża. Piękne są te opakowanka. W ogóle jestem ciekawa, bo coś mi bardzo pachnie w tym plecaku. Czy to tak pachnie? Czy coś innego? W ogóle kupiłam sobie po drodze, słuchajcie, kolę w szklanej butelce. Taka kola 1000 razy lepiej smakuje. W ogóle fajnie, bo ostatnio Andrzej przyczepił otwieracz do butelek, do kluczy, więc przydał mi się dzisiaj. No, Gosia jeszcze chciała taką piankę oczyszczającą z ziali, a ja od siebie stwierdziłam, że kupię jej jeszcze 2 pianki. Powiem wam, że sama ich nie używałam. Ale próbuję się wtajemniczać w różne składy i tak dalej. Ja na razie ja zużyję pianki, które mam, bo mam ich dużo w zapasie. Natomiast o tych piankach wyczytałam sporo dobrego. Jedna jest z Siai, a jedna z Isany. W sensie sporo dobrego, jeżeli chodzi o ich skład i działanie. Więc stwierdziłam, że żeby Gosia miała większy zapas, to dostanie 3 pianki zamiast jednej. Co tu mam? To mam dla siebie. To jest, słuchajcie, płyn micelarny. On jest ogromny i ja go bardzo lubię, a był na promocji, więc wzięłam. Wzięłam też drugi płyn micelarny. Tego, przyznaję się, nigdy nie używałam, a dużo osób go poleca, więc stwierdziłam, że spróbuję, czy faktycznie mi się sprawdza. I to jest garnier 3-w-1 do skóry wrażliwej. Mam tu też... Czekajcie, wyciągnę wszystko już, żebym nic nie pominęła. Mam tu też dla Gosi taki olejek z Isany. To ma być coś do pielęgnacji włosów bez ich obciążania. Odpowiednie w szczególności do suchych i zniszczonych włosów. W sumie mi by się też coś takiego przydało, ale ja się przyznaję, że takich rzeczy potem nie używam. Więc to dla Gosi. Gosia chciała jeszcze 2 rzeczy, słuchajcie, ale u mnie w Rossmanie ich nie było. Może pokażę wam, bo porobiłam sobie screeny. Jedna z nich to żel pod prysznic. I to był ten żel. I powiem wam, że ja widziałam, że było na niego miejsce w sklepie. Ale wszystko... co do sztuki było wyprzedane. Także chyba jest to coś dobrego. A tego w ogóle tej firmy u mnie w Rossmanie nie ma. Więc jak będę w Arkadii może, w sensie wiecie, w pracy, to podejdę do tamtejszego Rossmana i zobaczę, czy tam jest coś takiego, bo z tego, co się zorientowałam, to jakby żadnych produktów tej marki u nas w sklepie nie ma. Kupiłam sobie... spinkę do włosów, bo ostatnio jak chodzę po domu, to często noszę takie rzeczy i mam taką dużą, ale odkąd ścięłam włosy, mam wrażenie, że jest trochę za duża i za ciężka, więc stwierdziłam, że kupię sobie taką mniejszą. Kupiłam też 2 frotki scrunchie, te bardzo lubię, miałam ich kilka, ale ostatnio ta gumka, która jest w środku w jednej z nich, mi, słuchajcie, pękła. Więc kupiłam sobie jeszcze jedną i wzięłam taką dużą. Szkoda, bo ja już kiedyś miałam tą gumkę i miałam ją też w wersji czarnej, tylko nie było. Więc wzięłam sobie taką granatową. I dla siebie wzięłam jeszcze 2 rzeczy. Są to kremy. To wzięłam, bo było na bardzo dobrej promce. Generalnie kremy SPF to nie są najtańsze kremy na świecie. Ten kosztował
50 parę złotych teraz na promce i googlałam w internecie, nie da się go kupić taniej niż obecnie na promocji w Rossmanie, więc kupiłam sobie. W ogóle strasznie mnie to zdziwiło, słuchajcie, że tutaj na pudełeczku napisane jest fluid i nawet był tester i mówię, kurde, to ma kolor? Ja byłam przekonana, że nie, ale nie, to nie ma koloru. Nie wiem dlaczego w nazwie jest fluid. I wzięłam sobie krem, taki krem, którego będę mogła używać na noc, bo mam sporo takich kremów, jakichś takich, wiecie, matujących i tak dalej, których używam sobie na dzień. Mam też taką fajną serię kremów z Apisu na dzień i na noc, ale one mają długi termin i tak sobie pomyślałam, że będę ich sobie raczej używać w tym okresie, kiedy znowu zrobi się chłodniej, czyli na jesień, bo one są takie mocno oblepiające buzię. I wyczytałam, że to ma bardzo dobry skład. Ja słuchajcie, jak szukam kosmetyków, to albo zaglądam na profil do Pondy przez P normalnie pisane. To jest taka youtuberka, na pewno znacie, bo ma bardzo dużo subskrypcji. Ja w ogóle Pondy oglądam od kilku lat, zanim jeszcze ona była taka popularna, więc fajnie, że odkryłam ten kanał, zanim stał się taki znany. W każdym razie, właśnie, jeżeli szukam kosmetyków, to albo zaglądam do Pondy, albo śledzę sobie na Instagramie i Wam też polecam taki profil Czytamy Etykiety. I nie pamiętam gdzie, ale gdzieś na którymś z tych profili widziałam polecajkę tego kremu, więc go sobie zakupiłam i planuję go używać sobie na noc. Także tak. I tyle, słuchajcie, z moich zakupów. Będę musiała, tak jak widzieliście, dla Gosi jeszcze kilka rzeczy dokupić. Może kupię też jej coś do twarzy, tylko nie mam żadnego pojęcia, co takiego z tych marek, które ja znam i lubię, jest niedostępne tam na miejscu, bo wydaje mi się, że CeraVe jest tak dostępne bardzo globalnie. Tak samo L'Oreal, którego filtrów używam, to też jest raczej taka globalna marka. Widziałam, że jest też fajny krem SPF z Taupy, a Taupa to jest raczej, wnioskując, że jest literka ły w nazwie, to jest to coś raczej tak bardziej właśnie polskiego. Więc no nie wiem, może coś jeszcze takiego ciekawego znajdę, żeby dla Gosi zakupić. Tutaj mogę Wam pokazać, jak wygląda ta kubka, którą na ten moment dla niej mam. Ona się znacznie powiększy, bo ten dżel pod prysznic, którego nie było, Gosia chciała aż w 5 sztukach. Tutaj jest dla porównania moja kubka. O. Ale powiem Wam, że rzeczy do włosów to w ogóle zużywam litrami, centralnie naprawdę. To dlatego, że ja codziennie myję włosy, więc u mnie tych odżywek idzie bardzo dużo, zresztą co możecie zobaczyć po dękach. Żadnego produktu nie wykańczam tak szybko jak maski czy odżywki do włosów. Także tak. No co, to będzie chyba wszystko, słuchajcie, w ten poniedziałek. Jeszcze w ogóle w sklepie spotkałam kolegę, więc w ogóle miło było, bo sobie chwilę pogadaliśmy. No i co, i będę się żegnać. Dajcie znać, czy znacie coś z tych rzeczy. I wydaje mi się, że w ogóle marka Anwen ma bardzo dużo fanów. Jeżeli używaliście czegoś jeszcze od nich i macie do polecenia, to dawajcie znaka. Bardzo chętnie poczytam. Ja generalnie nie jestem jakoś mocno wtajemniczona w kwestie właśnie takie składowe, więc wszystkie polecajki chętnie przyjmuję. Bardzo Wam za ten film dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić mi łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!